Jeśli będziemy wybierać krawat, ma znaczenie sukienka, jej kolor, fason i tak naprawdę gabaryty pana młodego, tęgość szyi, bo to wszystko później wpływać, to wiązanie jest za grube czy za szczupłe. Jak i również bierzemy pod uwagę fakturę tkaniny, z której wykonany jest dany krawat. Na przykład, jeśli suknia jest gładka, krawat powinien być gładki. Jeśli suknia ma wzory, ma koronkę, wtedy krawat swoim wzorem, czyli haftem, również powinien nawiązywać do tego, co znajduje się na sukience. Zamiast krawata w modzie ślubnej możemy wybrać plastron, który najczęściej występuje w komplecie z kamizelką. Plastron wybierany jest przeważnie do garniturów marynarek na stójce. Wykonany jest zawsze z tej samej tkaniny, co kamizelka. Wyglądem przypomina krawat, na gotowo udrapowany i najczęściej powinien występować w kolorze sukni panny młodej. Innym dodatkiem do ubrania męskiego jest foler amerykański, który jest szerszy niż klasyczny. Najczęściej występuje w kolorach zimnych, w różnych odcieniach szarości i ma elementy wprowadzone w postaci czarnych pasków. Nie stosuje się go do ubrań normalnych, czyli garniturów. Najczęściej stosowany jest do surdutu angielskiego. W przypadku tego stroju istnieje duże niebezpieczeństwo dobrania tego typu wiązania do zbyt tęgiej szyi. Kolejnym elementem stroju pana młodego jest mucha. Muchę stosujemy tylko i wyłącznie do smokingu i fraka klasycznego. Obecnie panowie młodzi noszą tego typu rozwiązanie do zwykłych garniturów. Zaznaczam jednak, że jest to bardzo nieeleganckie i swoim klientom to odradzam. Muchy wykonywane są z różnych tkanin. Mucha do smokingu może być satynowa, może być jedwabna. Najczęściej wykonywana jest z materiałów sztucznych, coś w rodzaju poliestru. Z tego względu, że jest to poddyktowane wszystko względami ekonomicznymi.